Do Urzędu Marszałkowskiego dzisiaj na sejmik sprowadza mnie sytuacja szpitali w województwie małopolskim, w których dyrektorzy nie realizują ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Ale to, co szczególnie dzisiaj na tej sesji ma wybrzmieć, to sprawa szpitala w Tarnowie imienia Świętego Łukasza. Tam polityka kadrowa i płacowa wobec pielęgniarek jest zdumiewająca. Dyrektor nie realizuje ustawy i traktuje pielęgniarki w taki sposób, że większość z nich zastanawia się nad zmianą pracy. A to może oznaczać, że pacjenci w Tarnowie zostaną bez opieki. Jakie są Pani oczekiwania wobec dzisiejszych rozmów i debat nad tą sprawą? Znaczy, prosimy po tutaj radnych, żeby występowali w naszym imieniu. Oczekujemy, że Urząd Marszałkowski jako właściciel tego szpitala podejmie zdecydowane kroki w celu naprawienia tamtej sytuacji.